Witamy ponownie z Wapnicy. Dzisiaj na sprzedaż za nami jest piękna łódka Aqualine 730 lub Texas 730 z polskiej stoczni Darko. Łódka, jak i silnik są z 2013 roku, były razem zmontowane w stoczni. Wszystko w oryginale, zegary, manetka, silnik, łódź. Tutaj jeszcze naszych nie było, więc nikt tutaj nic nie grzebał. Łódeczka ma wymiary 7 metrów 10 cm. Długości, szerokości 2,48, oczywiście jest w pełni transportowalna. Zapraszam na pokład, zobaczymy sobie jej wady, zalety. Tutaj będzie gdzieś numer do Krzysztofa, który chce sprzedać tą łódkę. Cena łódki to jest 200 tysięcy brutto. Tutaj jest pełna faktura VAT 23% do odliczenia. Zapraszam. Tak jak wspominałem, fajną rzeczą charakterystyczną dla tej łódki jest ogromny pokład słoneczny na dziobie. Jest mało łodzi, które mają duży pokład słoneczny i kabinę z toaletą, a ta akurat ma osobne pomieszczenie z toaletą. Za chwilę to zauważycie. Za chwilę to zobaczycie. 3-4 osoby mieszczą się spokojnie tutaj na tym słonecznym pokładzie. Zobaczmy sobie tutaj jakieś zniszczenia, czy występują na pokładzie. Tutaj świca jest na sznurze w komorze kotwicznej. Czy są tu jakieś pajączki, występują na pokładzie lub na kadłubie? Tutaj nic nie widać. Ja wcześniej sobie tą łódkę oglądałem, więc wiem, że na pewno nie widać. Relingi. Nic nie widać. Lewa burta, którą sobie teraz idziemy wzdłuż lewej burty. Bardzo ładny kolor jest tych materacy tutaj. Tutaj spokojnie na rufie sobie siada około 6 osób i dwie osoby, sternik i pasażer. Łódka jest zarejestrowana w ogóle na 8 osób, papiery ma. Tam zaraz gdzieś będzie tabliczka znamionowa, tak jak tutaj widzimy. Na razie nie mówimy nic o silniku, za chwilę do niego wrócimy. Najpierw kadłub. Bimini jest takie częściowe, które tylko zakrywa dwie osoby, sternika i pasażera. Bimini jest w bardzo dobrym stanie. Zobaczcie sobie, tutaj żadne szyby nie są żółte, popękane, wyjałowione od słońca. Nie ma tu żadnego zszywanego naszywek, bo to gdzieś ptasie kupy wypaliły i tak dalej. Nic takiego się tu nie dzieje. Bimini wygląda w takim oto stanie. Czyli oceniam 5 na 5. Tutaj mamy szybę. Ten cały tutaj osłonę tego kokpitu. Materace też nie są absolutnie podziurawione, nie są jakieś poplamione, chociaż tutaj coś jest, ale pewnie by trzeba było to domyć. Z lewej burty nie pokażę Wam, bo jest tutaj dość duża odległość, a później wejdę sobie, albo wstaniemy tą łódką inaczej, to sobie zobaczycie tą lewą burtę. Dobra, słuchajcie, jeszcze sobie tutaj pokład zobaczymy wzdłuż. Boże, pokład, oczywiście kadłub. Tu nie ma jakichś zarysowań. Nie widzę. Knagi tu na rufie. Jest tu coś powyrywane i tak dalej. Nie ma nic tu, żadnych pęknięć. Drabinka kąpielowa. Dobra, teraz serce tej jednostki. 250-konna Yamaha. Zobaczymy sobie tego Ultraflexa. Nie widzę tutaj żadnych przecieków z Ultraflexa, ani nic z tych rzeczy. Trąba słonia już naprawiana chałupniczym sposobem naszym, czyli Silver Tape. Silnik też za chwilę usłyszycie, odpalimy go i tak dalej, więc będzie wszystko wiadome. Wchodzimy sobie do środka, popatrzymy sobie na bakisty, jakie są, i schowki, ale jeszcze tą prawą burtę skończmy, słuchajcie. Knagi z prawej burty, niepowyrywane, nieuszkodzone. W koło relingów też żadnych pajączków nie widać. Przejście na około szerokości buta 45, czyli można spokojnie sobie pójść tam na dziób. I z lewej burty jest takie samo przejście. Dobra, bakisty, słuchajcie. Tu mamy bakistę numer 1 pod tym pięknym materacykiem. Hop, wędki, akumulatory. Tu nie ma nic, czyli tutaj się dostaniecie przez ten tutaj schowek. Kolejna bakista jest tutaj. Tu będzie pewnie zbiornik paliwa albo inne cudo. Tak jest, zbiornik paliwa i tutaj są też schowki na wędki, jakieś
podbieraki, szczotki i tak dalej, rękawiczki. Łódeczka ma oczywiście prysznic. Hop. Używacie sobie, gdy wyjdziecie z zalewu lub brudnej rzeki Odry, po kąpieli. Kolejne bakisty są tutaj. Proszę bardzo, tutaj kapoki. Tutaj mamy apteczka, taśmy klejące i tak dalej, trytytki w tym miejscu. Dobra, mamy piękną kierownicę drewnianą. Jak mówiłem wstępnie, oryginalna maneta Yamahy. Nic nie było robione. Echo sonda Garmin. Wszystkie dodatkowe jakieś przełączniki, bezpieczniki w tym miejscu. Stacyjka oryginalna od Yamahy. A łódka jest z 2013 roku. Tu mamy jakieś cup holdery na piwko. Tu mamy jakieś cudo do... Taka skrzynka na bezpieczniki, nie mam pojęcia co... Do zbiornika na fekalia. Ach, tutaj jest zbiornik na fekalia, jak widzicie. Bo tutaj jest korek do niego. I tu jest jakaś pompa. Krzysztof, co to jest? Są dwa rodzaje opróżniania. Można opróżniać bezpośrednio za burtę lub zbierać do zbiornika dodatkowego. Rozumiem. I to pokazuje stan fekaliów, elektroniczna pompa, która to odpompowuje i tak dalej. Dobra. Wchodzimy do kabiny, słuchajcie. Co my tutaj mamy? Ta owiewka ma bardzo fajną zaletę. Ja mam takiego sandeka, który stoi z boku i mi tego brakuje, bo tutaj ta owiewka pokrywa dwa miejsca w pełni. Czyli ten wiatr nie wieje na nas, jak jedziemy, a jest to upierdliwe czasami, szczególnie, że jak pływamy w kwietniu lub późnym październikiem, no to jest chłodno. Wchodzimy do kabiny. Wejście do kabiny po schodkach na dole. Po lewej stronie mamy od razu umywalkę. Tutaj mamy kuchenkę gazową. Nie ma tutaj lodówki z tego, co się orientuję. I trzeba sobie tutaj taką przenośną lodóweczkę wstawić. Tutaj macie miejsce do spania dla dwóch osób dorosłych. Myślę, że tutaj spokojnie wchodzą dwie dorosłe osoby i jakieś dzieciątka. Łódź spokojnie jest łodzią weekendową. Dla rodzinki 2 plus 2, a dla parki to już w ogóle szok. Tu mamy po prawej stronie toaletę, do której zaraz wejdziemy. Idziemy więc dalej do kabiny. Łóżko jest tutaj dla dwóch dorosłych osób lub dwójka plus dzieciątka. Ja zaraz położę ten materac, sobie go zobaczymy. Zwróćcie uwagę, jak czysto jest w tej łódce. Te materace. To nie jest wyściółane takim chamskim plastikiem, jak teraz się robi w tych wszystkich łódkach. Tylko to jest naprawdę fajny taki, chyba zamsz jest, nie mam pojęcia co to jest, ale bardzo miłe w dotyku. Kładę sobie tutaj, tu taka deska przychodzi pod to i tu macie takie spanko. Ja zaraz się tu położę, żebyście wiedzieli, ja mam 1,90 m, żebyście wiedzieli, jakie mniej więcej to, o jakich tu wymiarach mówimy. No powiem wam, że te ściany, że te szoty wyściółane są mega fajnym materiałem. Kurde. Naprawdę elegancko. Kiedyś to robili. Tu mamy telewizorek. Leżysz sobie, oglądacie sobie filmik. No i tutaj toaleta. Bardzo rzadko jest spotykane, żeby była toaleta na łodzi typu sandek. A tutaj jest. I teraz tak. Tutaj macie ten podes, który służy tutaj za to łóżko. Jest taki długo dokładany. Tu mamy kibelek. Ale pokażę wam, że to jest elektryczny kibelek. Który zobaczcie. Z maceratorkiem. Wszystko chodzi w 100%. Także no super plus. Super plus, że taka łódka to jest łódź kabinowa z ogromnym sandekiem, bym to nazwał. Tutaj jest widok z kabiny z wewnątrz. Mamy tu radyjko Sony podłączone, które gra. Mamy tutaj przetwornicę, słuchajcie. To jest 2600 W zrobione. No rewelacja. Macie tutaj normalnie 220 V. Także czajniczki, coffee, ekspresy i tak dalej. Tutaj to wszystko hula. Za drugą kabiny. W pochmurne nigdy nie można bawić się na zewnątrz. 6 osób siada sobie dookoła tego stolika wewnątrz kabiny i biesiaduje. Nie ma problemu. Kucheneczka, stół,
6 osób dookoła i się bawicie. Silnik tutaj bez widocznych wycieków, zaraz go odpalimy. Czekajcie, zobaczycie sobie jak on chodzi, posłuchajcie sobie jak on chodzi. 2013 rocznik, 400 parę godzin wypływane. Serwisowany z tego co wiem na bieżąco w serwisie i zaraz go odpalamy. Krzysiu, weź go odpal, proszę. A tak pali. Chłodzenie jest. Silnika praktycznie nie słychać po odpaleniu. Zaraz założymy mu obudowę i popłyniemy. Wejdziemy w ślizg tą łodzią, zobaczycie jak się zachowuje na fali. No i tyle, no nie ma co dużo rozmawiać, trzeba po prostu pływać, bo to jest. Wypływamy, gdzie silnik. Płyniemy. 250 kluca. Od nowości na tej łapie. Pan kapitan. Godzin ma to wypływane 451. Echo sonda pokazuje 2-3 zanurzenie. Jedziemy zobaczyć jak to wchodzi w ślizg. Zobaczymy, zobaczcie w ogóle jak tu jest pięknie. Po prostu cud malina ta wapnica jest. Dobra, wchodzimy w ślizg, zobaczymy jak ta łódeczka pływa, złapiemy się do czegoś. Maksymalną prędkość zobaczymy. No i grzejemy, no kapitanie. Ale ładnie, ślad. Cztery i pół tysiąca. 35 węzłów, prawie 65 na godzinę. To zlew z tego płyniemy. Płyniemy z pimini, także bez pimini będzie na pewno trochę więcej. To ślad bajeczny. Pięknie to wygląda. Maksymalne obroty 4800. I tutaj mamy 30, prawie 70 km na godzinę jedziemy. Ślad wygląda tak. Patrzcie, fajna rzecz, jedziemy prawie 6 dych na godzinę, wy mnie na pewno dobrze słyszycie, a to wszystko dzięki temu prostemu mini. To jest naprawdę mega ochrona przed wiatrem, można śmiało w złą pogodę sobie jechać. Taka ciekawostka. Czas na podsumowanie zalety. Ogromny sandek. Dla 3-4 osób spokojnie. Kabina z osobną toaletą, zamykaną na drzwi, jak widzieliście. Spanie wygodne dla spokojnie 2-3 osób. Umywalka, kuchenka gazowa. Bimini, które fajnie chroni przed wiatrem. Chroni niestety pasażera, tylko i sternika. Nie chroni tych pozostałych tutaj 6 osób, które siedzą. To jeszcze, brakuje mi tutaj steru strumieniowego, to nie jest takie must have, ale to jest super po prostu mieć, bo to jest bardzo wygodne. Ster strumieniowy jest bardzo wygodny, przydaje się w portach, nie ma tego stresu, przynajmniej ja nie mam stresu jeżdżąc pływając swoją łodzią. Brakuje mi tu lodówki, ale to można zastąpić lodówką oczywiście przenośną. Kotwica z windą kotwiczną. Tutaj jest winda kotwiczna, ale ona jest zepsuta. Nie działa, Krzysztof tego nie sprawdzał, nie wiadomo co, po prostu przyciska się przycisk i łańcuch nie wychodzi, ani się nie chowa. Macie numer do Krzysztofa, dzwońcie do niego. Cena za łódkę to jest 200 tysięcy złotych, brutto, pełna faktura VAT. Subskrybujcie kanał, oglądajcie nas, będzie jeszcze więcej filmów, więcej łódek do sprzedania, ale to jest nie tylko taki program handlarski, powiedzmy. Absolutnie tutaj nie jest głównym założeniem. Też są filmy, gdzie rozwiązujemy problemy związane z łodziami, z silnikami do tych łodzi, jakimiś kadłubami, naprawy kadłubów i tak dalej. Subskrybujcie kanał, oglądajcie nas. Do zobaczenia.